Czas na potrójne espresso, czyli potrójną dawkę polityki. Łukasz Jankowski, zapraszam Państwa na program. Jeden gość w studio, dwójka gości na Skype'ie. Katarzyna Piekarska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Jarosław Rzepa, PSL, Koalicja Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. I w studiu Andrzej Gawron, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. To od czego zaczniemy? Może od rekonstrukcji, nie rekonstrukcji. Jak opozycja patrzy na roszady w rządzie? To roszady programowe, nieprogramowe i będę niekulturalny i nieuprzejmy, bo mamy wiceministra od rolnictwa. To może najpierw do PSL-u zajrzymy, bo to zdaje się kamyczek rzucony w wasz ogródek po raz kolejny. Prawo i Sprawiedliwość jeszcze mocniej wchodzi w tereny wiejskie, odsuwa niepopularnego wśród rolników ministra Pudę, stawia na popularnego Henryka Kowalczyka, to jeszcze daje mu tykę wicepremiera. To druga taka, drugi taki przypadek w historii III RP, który ja pamiętam, kiedyś Andrzej Lepper był ministrem rolnictwa i wicepremierem. No, przypomnijmy sobie, że przed kilkoma tygodniami Prawo i Sprawiedliwość walczyło za ministra rolnictwa wszystkimi możliwymi siłami, bronili go do upadku prawie, żeby tylko nie odwołać, a dzisiaj to zrobiło. Pan Puda był najgorszym ministrem rolnictwa w ostatnich latach, jaki tylko mógł się przydarzyć. Ja nie będę mówił o piątce Kaczyńskiego, który sam wymyślił i dzięki temu został w nagrodę na to stanowisko postawiony. Natomiast w ogóle nie interesował się jak gdyby wsią. Nie widziałem żadnych konkretnych działań, które mogłyby powiedzieć, że jest jak gdyby z tą wsią związany. No nie, nie, nie. To jak pan poseł używa takich kwantyfikatorów, żadnych w ogóle nigdy, to ja już wiem, że pan poseł się myli z prawdą, bo ja sam pamiętam, rolnictwem się nie zajmuję, ale parę konferencji widziałem, no coś się tą wsią zajmował. No. No tak, panie pośle, nie bądźmy... Panie redaktorze, jeżeli po raz pierwszy na mównicy sejmowej występuje w momencie, kiedy chcą go odwołać, no to dobrze nie świadczy. Natomiast jeżeli chodzi o pana ministra Kowalczyka, myślę, że to jest ciekawe rozwiązanie, które zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość. Myślę, że poczekamy choćby 100 dni na to, co zrobi. Jeżeli będzie próbował rozmawiać, szukać dialogu, to myślę, że przy tej trudnej sytuacji, jaką dzisiaj mamy w rolnictwie, my jesteśmy na pewno otwarci, żeby do takiego dialogu przystąpić. Ciekawy pomysł. Czy Platforma, czy Koalicja Obywatelska jest gotowa do dialogu, studniowego dialogu z panem wicepremierem Kowalczykiem? Panie redaktorze, koalicja, ale myślę, że w ogóle opozycja jest gotowa do dialogu. Jest pytanie tylko, czy w ogóle ktoś tego dialogu oczekuje. Ja nowym ministrom życzę naprawdę powodzenia, aby dokonali dobrych rzeczy dla Polski, ale też muszą liczyć się z tym, że będziemy im patrzeć na ręce, będziemy im patrzeć na to, co robią. Ja muszę powiedzieć, że mam nadzieję, że pan minister Kowalczyk podpisze wreszcie, to jest tak do trzech razy sztuka, bo to już trzeci minister, którego o to proszę, ale może teraz będzie skutecznie takie rozporządzenie dotyczące warunków w schroniskach dla zwierząt. Ono leży, jest przygotowane, przygotował je. Bo pani poseł jest przewodniczącą sejmowego zespołu, który zajmuje się prawami zwierząt. Tak. Tak jest, prawami zwierząt. To jak pani to odczytuje, że Prawo i Sprawiedliwość poszło z piątką dla zwierząt i teraz musi się wycofywać, że jednak polskie społeczeństwo, zwłaszcza na wsi, tą ustawę, którą pani także, jak rozumiem, chyba dobrze pamiętam, gorąco popierała, w całości odrzuciło. Rozmawiałam w tej sprawie z panem Jarosławem Kaczyńskim. Na przykład. Ja myślę, że ta ustawa by przeszła, gdyby nie jeden postulat, i to był taki o jeden most za daleko, i wydaje mi się, że na to wieś, ale nie tylko wieś, producenci, eksporterzy nie byli przygotowani. To jest zakaz eksportu mięsa z uboju rytualnego. I gdyby nie ten postulat, uważam, że piątka dla zwierząt by przeszła, bo było tam wiele postulatów, które były jak najbardziej pożądane. Ale obawiam się, że już w tej kadencji do kwestii ochrony zwierząt nie powrócimy. Ale myślę, że może takie drobne rzeczy właśnie, jak
schroniska. To rozporządzenie schroniskowe, które naprawdę nikomu nie wadzi, zostało przygotowane. Ja powiedziałam, że każdego ministra, który to podpisze, bardzo pochwalę, bo jest to potrzebne i nie generuje jakichś nadzwyczajnych środków. To przejdźmy teraz do... Mam nadzieję, że będzie dobrze. Studia na Andrzej Gawron. Rzeczywiście jest tak może, że PSL i trochę pani poseł też mają rację, że ten rok to był błąd. Rok ministra Pudy w ministerstwie. Absolutnie to nie. Doskonały minister. Jest nowe otwarcie, jest nowy doświadczony polityk, bardzo dobrze umocowany politycznie jako wicepremier. Dobrze, a bilans pana ministra Pudy jaki jest? Słucham? Bilans roku ministra Pudy jest jaki? Minister Puda między innymi zajmował się ubezpieczeniami rolniczymi, między innymi starał się wszystkie usprawnić systemy, które funkcjonują w rolnictwie. Są nowe programy pomocowe dla rolników i to wszystko jak gdyby tutaj należy zapisać na jego konto. A to teraz nowe otwarcie, moim zdaniem trzeba było zrobić to nowe otwarcie, bo polityka rolna jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o nasz kraj. A tutaj chciałbym się odnieść do głosów moich przedmówców. Wszyscy kochamy zwierzęta, wszyscy chcemy nawet ponad podziałami politycznymi, żeby miały jak najlepszy dobrostan i myślę, że tutaj absolutnie nawet nowy minister będzie w tym kierunku działał, żeby to poprawiać. A co się zmieni w takim wypadku, skoro mamy... Przepraszam, jedną rzecz muszę powiedzieć. Katarzyna Piekarska. Mojego szanownego przedmówcę, który mówił, że to był znakomity minister, to był tak znakomity minister, że go trzeba było wymienić. Jak był taki dobry, to może powinien zostać, panie pośle. Nie ma tak, że w polityce są ministrowie wiecznie na stanowisku. Pani poseł jest tak długo w polityce, na pewno pani o tym wie, że... Ale to wypalił się po prostu? Że trzeba, jak gdyby, żeby pewną dynamikę wprowadzić, nową czasami takich zmian. Oczywiście nie opozycja nam będzie... Była potrzebna nowa dynamika. Nie tak, nie opozycja nam będzie ustalać skład Rady Ministrów i wiadomo, że będziemy zawsze bronić w głosowaniach ministrów, jeżeli jest wniosek o odwołanie. Ale tak, powiedziałem, jest szersza reorganizacja rządu, nowa dynamika, nowe cele i myślę, że właśnie tutaj znakomitym kandydatem jest minister nowe rolnictwa, który też jest właśnie bardzo mocno umocowany. To jest ważne. To jest ważne. Ten jeszcze wicepremier taka, bo, tak. to jest ciekawe, to jest sygnał, żeby będziecie starali się odzyskać pełne zaufanie polskiej wsi, bo Prawo i Sprawiedliwość na wsi wśród rolników wygrywało, deklasując inne partie, nawet PSL. Potem to za to zaufanie zostało zachwiane dość mocno. Zostało zachwiane, między innymi poprzez piątkę dla zwierząt. No niestety ta ustawa nie do końca była dobrze skonstruowana, bo ta część, która dotyczyła ochrony zwierząt, tutaj chyba nie było jak gdyby sporu, ale rzeczywiście ta część, która jak gdyby utrudniła życie rolnikom, która powodowała pewne no, dolegliwości dla rolników, no była tak jak gdyby ostro sformułowana, że niestety absolutnie wieś się temu sprzeciwiała. No nie może być tak, że nawet jeżeli chodzi o ochronę zwierząt, że będzie tam jakaś trójka społeczna chodziła do każdego bez jakichkolwiek umocowań do gospodarstwa i wytykała rolnikowi, że coś tam ma na... To tak jak gdyby z rodem z PRL-u, że tak powiem. Tak. Wczorajszy dzień przyniósł tam jeszcze, tu musimy postawić... Tu musimy przejść do kolejnego tematu, bo, ale to jeszcze rolnictwo pewnie wróci dzisiaj w tej rozmowie, bo wczoraj jeszcze jedna ważna konferencja, czyli konferencja wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego i ministra obrony narodowej o tym, jak bronić Rzeczpospolitej. Ustawa o obronie ojczyzny, taki nosi tytuł ten akt prawny. To zanim do samego aktu prawnego jeszcze wróćmy na granicę. Jak podają eksperci, obecnie napór na polską granicę się utrzymuje, może trochę słabnie, takie są sygnały także z Białorusi, ale raczej będzie stały. Natomiast znowu pojawia się kłopot na granicy polsko-litewskiej. Czego to jest wyraz? Niektórzy mówią wyraz tego, że szlak z Polską nie jest już drożny, więc Łukaszenka przerzuca presję na Litwę z powrotem, jak to miało miejsce w lipcu. Jak Koalicja Obywatelska ocenia ten, właśnie specyficznie, bo ustami Grażyny Piekarskiej, ten konflikt? Przedwczoraj w Radio Wnet pan poseł Sługocki, lider lubuski struktur Platformy, powiedział, że w zasadzie jak patrzy na te próby siłowego przedarcia się przez zasieki, to w tej chwili uważa, że stan wyjątkowy jest potrzebny. Wcześniej był niepotrzebny, ale te wydarzenia już mówią, że to jest sytuacja kryzysowa. Jak na to patrzy Katarzyna Piekarska? Na tych dwóch żołnierzy, którzy trafili do szpitala.
i za czym, może Grzegorza Piekarska się gdzieś sygnał znikł, bo nie porusza się, a znając panią poseł Piekarską, to na pewno by żywiołowo zareagowała, a tu zapadła cisza, więc to na pewno kwestia połączenia. To może to samo pytanie do pana posła Rzepy z PSL-u. Niedobrze się dzieje, że na polskiej granicy ranni zostają nasi pogranicznicy. To jest bardzo smutna informacja. Natomiast my musimy reagować na zmieniające się otoczenie. Bo jeżeli widzimy, że uszczelniając naszą granicę, ten szlak jak gdyby się przemieszcza dzisiaj w kierunku Litwy, to musimy też zastanowić się wspólnie ze stroną litewską, w jaki sposób tutaj rozwiązać, bo wiemy, że to jest nasza granica unijna, czyli tutaj mamy Schengen, tutaj te zasady są inne i wydaje mi się wspólnie, zalecałbym naszej dyplomacji, aby wspólnie ze stroną litewską przyjrzeć się skali tego procederu, który dzisiaj, jak pan powiedział, panie redaktorze, przenosi się w tamtą stronę. To nie to, to jakby to jest głównie to jest tekst oparty na analizie wicedyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich pana Kończuka, który taką analizę przedstawił. No i informacje z rządu litewskiego, który pokazuje, że liczba migrantów na ich granicy rośnie po raz kolejny, a w ostatnim miesiącu dwóch była znacząco niższa. Jeszcze do pana posła, w takim wypadku do PSL-u, bo PSL dwukrotnie wstrzymywał się od głosu nad stanem wyjątkowym. Na ile obecna sytuacja weryfikuje waszą postawę jako Koalicji Polskiej PSL-u? Nasza postawa tutaj, prawdopodobnie zdecydowanie byśmy się powiedzieli po jednej lub po drugiej stronie, gdybyśmy mieli pewność, że działania, które są podejmowane, są transparentne. Dzisiaj niestety takiej pewności nie mamy, bo nie mamy ani nie ma tam mediów, które mogłyby obiektywnie relacjonować całą sytuację. Mamy informacje, które docierają tylko do nas ze strony służb i które możemy mieć pewne wątpliwości co do tego, czy ten przekaz jest do końca wiarygodny, a przede wszystkim też mamy też informacje od tych aktywistów, tych organizacji pomocowych, które tym ludziom fizycznie, realnie pomagają. Dlatego też wstrzymaliśmy się w tej sprawie i dopóki rząd nie zdecyduje się na bardzo prowadzenie transparentnej sprawy, a pan prezydent nie zwoła Rady Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie wszystkie siły polityczne na ten temat mogłyby porozmawiać, nie będziemy mieli zaufania. Wracamy, bo mamy przyznane połączenie z panią poseł Piekarską, to jeszcze powtórzę moje pytanie, na ile ta sytuacja na granicy, na ile te próby siłowego przedarcia się przez granicę wpływają na ewolucję albo zmianę postaw Koalicji Obywatelskiej względem kryzysu migracyjnego na wschodzie Polski? Ale to nie jest kwestia zmiany nastawienia. Ja zgadzam się z moim przedmówcą, że lepiej byłoby, gdyby ta cała sytuacja była bardziej transparentna. Wydaje mi się, że nic by się nie stało, gdyby rząd dopuścił do strefy przygranicznej, tej objętej stanem wyjątkowym, na przykład przedstawicieli pańskiego zawodu, dziennikarzy, za akredytacjami, bo oczywiście być może nie wszyscy. Ale przypomnę, że Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi takie specjalne kursy dla takich szkoleń. Korespondentów wojennych. Rzeczywiście też zaraz pana posła Gawrona o to zapytamy, bo to jest kluczowe, dlaczego jest to... Jeszcze tylko dokończę. Zakończone, potem to się kończy certyfikatem, więc oni się uczą, jak się zachowywać w takich trudnych sytuacjach, jak też nie przeszkadzać służbom mundurowym. W związku z tym wydaje mi się, że byłoby to lepiej, gdybyśmy nie byli tylko skazani na przekaz wręcz taki hańbiący bardzo i obrzydliwy pod naszym adresem ze strony Łukaszenki, żebyśmy również mieli ten przekaz od naszych rzetelnych dziennikarzy. No, mamy też od naszych służb. Na ile jest tak, no pani poseł w sposób niezwykle emocjonalny występowała w sprawie kryzysu migracyjnego co do działania polskich służb, polskiej straży granicznej. Teraz być może coś się zmienia, no bo tak jak podkreśla rząd litewski... Nie, przepraszam panie pośle, przepraszam panie redaktorze, ja muszę panu przerwać i wyjaśnić. Moje emocjonalne, być może zbyt emocjonalne, tutaj się zgadzam, wystąpienie nie było pod adresem służb, tylko pod adresem pewnego posła, który po prostu siedział, kiedy mówiłam o sytuacji kryzysu humanitarnego,
Czarnego i sytuacji dzieci z Michałowa, po prostu się śmiał i wygłaszał pewne komentarze, które naprawdę nie przystoją, już ja nie mówię parlamentarzyście, ale naprawdę nikomu po prostu nie przystoją i to spowodowało takie moje emocjonalne wystąpienie. Okej, ale to odwróćmy jeszcze sytuację, no bo nieraz tak było, że polscy funkcjonariusze i żołnierze spotykali się z werbalną, przynajmniej werbalną agresją, czy to ze strony niektórych posłów, także Koalicji Obywatelskiej, na początkowym etapie tego kryzysu, czy to od tak zwanych aktywistów, którzy tam się pojawiają. Nawet dwie były pierwsze damy pojechały do Michałowa. Ja początkowo myślałem, że pierwsze damy jadą po to, aby się spotkać z polskimi żołnierzami, którzy tam ale funkcjonują. Ale spotkały się w straży, z jednostką Straży Granicznej. Z jednostką raczej nie ze wsparciem werbalnym i otuchą dla funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy służą na granicy po kilkanaście godzin dziennie, bo takie są wymogi, bo taka jest sytuacja, taka jest skala kryzysu, jaki nam Łukaszenka zafundował, tylko w kwestii istotnej dla migrantów, na ile Koalicja Obywatelska dostrzega też, że to jest jednak ochrona polskich granic, czy na ile pani poseł także dostrzega istotę tego konfliktu i tego kryzysu. Tak. Ja uważam, panie redaktorze, że ochrona naszej polskiej granicy jest sprawą fundamentalną. Tak jak z tą sprawą fundamentalną dla każdego państwa jest ochrona granicy. Dobrze byłoby tylko, aby opozycję traktować poważnie i poważnie na ten temat rozmawiać. I tak jak powiedział już mój przedmówca, dlaczego do tej pory pan prezydent Andrzej Duda nie zwołał Rady Bezpieczeństwa Narodowego, aby właśnie móc przedyskutować tę sytuację. Bardzo poważną, niewątpliwie, bo to nie jest sytuacja, nie wiem, groteskowa. Bardzo poważna i my do tego ostatnie pytanie, bo wydaje mi się, że pani poseł trochę moduluje swój przekaz. Każdy polityk to robi, ja to rozumiem. Inaczej się mówi do zwolenników na Wiecu, inaczej mówi się w liberalnej telewizji, inaczej w telewizji konserwatywnej. Jakby zebrać pani poseł wypowiedzi, to wydaje mi się, że idealnym rozwiązaniem dla pani poseł nie byłaby ochrona granic, tylko znacznie większe otwarcie, tak, żeby tych migrantów przyjmować. Nie, pan nie słyszał, przepraszam, nikt nigdy nie powiedział o otwarciu, większym otwarciu granic. Czym innym jest pomoc dzieciom i to będę, znaczy dla mnie wysłanie tych małych dzieci z powrotem, wypchnięcie na granicę, gdzie temperatura spada poniżej zera stopni, jest to sprawą, no moim zdaniem bez precedensu. Pojawia się pytanie do zaakceptowania. To jest jedna sprawa i tym ludziom na pewno trzeba pomóc. No tylko, że te osoby, akurat te konkretne osoby nie chciały azylu w Polsce. Przecież wszystko na to wskazuje. Tak, oni chcieli. Ale właśnie wszystko na to wskazuje, natomiast żadni prawnicy nie byli dopuszczeni. Zresztą do tej pory, panie redaktorze, szanowni państwo, była taka i jest nadal w ustawie o cudzoziemcach taka procedura dotycząca odmowy wjazdu na terytorium Polski. I właśnie w sytuacji, kiedy ktoś nie spełnia kryterium, nie ma odpowiednich dowodów, znaczy dokumentów, nie ma odpowiedniego celu tejże podróży i nie spełnia kryteriów do nadania ochrony międzynarodowej, to odmawia się wjazdu. To już ja tylko skonkluduję. Polska, ja zaraz pan poseł, zaraz będę pana posła z koalicji rządzącej męczył. Spokojnie, pan poseł zaraz też dostanie swoją dawkę pytań. Tylko chciałem skonkludować, że Polska, jeżeli wynika z danych Eurostatu opublikowanych w zeszłym tygodniu, przyjmuje najwięcej migrantów. Dwa razy więcej niż Niemcy. Wydaliśmy dwa razy więcej, mieliśmy 680 tysięcy pozwoleń tymczasowego pobytu w Polsce. Niemcy wystawiły 314 takich pozwoleń. Do tego jeszcze chciałem powiedzieć, że Litwa otworzyła specjalną ścieżkę. Konsulat Litwy w Mińsku otworzył specjalną, krótką ścieżkę dla migrantów, jeżeli by chcieli wjechać do Unii Europejskiej. Wiecie państwo, ile osób się zgłosiło? Zero. Nikt, żaden z tych migrantów nie pofatykował się, żeby legalną drogą dostać możliwość wjazdu na teren Unii Europejskiej poprzez konsulat litewski. To jest też element. Ale być może oni się właśnie kwalifikują do odmowy wjazdu na terytorium Polski. Dlatego szturmują granicę nielegalnie. No i wtedy trzeba się bronić. To jeszcze muszę, bo czas nam się kończy, a pan poseł Gawron jest poszkodowany. Bo ja jak zwykle rozmawiam z kobietami niestety. Ale na szczęście. Kobiety w ciąży jest rzeczą, to jest informacja z portalu OKO.press, portal, który nieraz musiał weryfikować. Ja jestem z Podkowy Leśnej, napisał o portal OKO.press o sąsiednim ośrodku w Otrębusach, że tam głodzą dzieci, to okazało się być nieprawdą, więc ja do tych publikacji z dużą rezerwą. Znaczy, mówi pan w ośrodku na Darzynie Dębaku. Tak jest, to jest gmina Otrębusy, podwarszawska, tak. Tam napisano, że głodzono ludzi, potem to było nie. Kontrolę poselską po zatruciu się grzybami. I nie głodzono tam migrantów.
nie było, to wino. A OKO.press napisało, że głodzono. I tak, to jest dobrze. Panie pośle. Nie, ale to ja mówię, że ja zrobiłam kontrolę poselską w tej sprawie i stwierdzam, że nie głodzono. Ośrodek jest prowadzony. Stąd z dystansem mówi o tym przerzucaniu kongiki. Jeżeli tak było, to jest to skandaliczne. Panie pośle, BBN, dlaczego nie, bo to jest akurat prawda. Dlaczego nie ma Biura Bezpieczeństwa Narodowego? Dlaczego wy nie rozmawiacie z opozycją? Panie pośle, znaczy panie redaktorze, drugi raz, tak, także może być. Nigdy nie wybieram się i mam nadzieję, że nigdy. Ale panie redaktorze, tak, bo ja tu jest wygodniej do tego, po tej stronie. Co mówiła pani poseł Piekarska. No niestety ja mam zaufanie do żołnierzy wojsk, które chronią naszą granicę, do ochrony pogranicza. Mam zaufanie do tych wszystkich służb, które tam funkcjonują i naprawdę muszę się odnieść. Ale bo, pierwszy raz mamy stan wyjątkowy i nie ma rady. O co chodzi? Ale dlaczego nie możecie zaprosić? Bo cały czas się mówi o dzieciach, które są pokrzywdzone. Wszyscy oczywiście to jest bardzo taki temat drażliwy, bo przecież nie ma osób, które by nie chciały chronić dzieci, które tam są może na granicy, nie. Cierpią w chłodzie, głodzie i tak dalej. Więc bo one są akurat niewinne, tak? No jeszcze tak, rodzice, można tak, powiedzieć, że rodzice podejmują ryzyko. Świadome ryzyko, to te dzieci już nie podejmują żadnego ryzyka. Ale wykorzystywanie tego w rozgrywce politycznej, to jest niestety bardzo złe i to nie powinno być miejsce. No ale co ma robić opozycja? No opozycja jest od tego, żeby kontrolować władzę, także funkcjonariuszy i także ich postępowanie. No tak, ale ja powiedziałem, nie jest to, nie, miałem tego nie mówić, ale powiem to. Były rozdzierane szaty w Sejmie, między innymi pani poseł Piekarska, a później jak wracaliśmy z obrad Sejmu, cała grupa posłów Koalicji Obywatelskiej w restauracji z bardzo dobrych humorach rozmawiała i cieszyła się, nie wiem, tym, że jak dobrze tam to poszła ta debata na sali sejmowej. Także no oddzielmy naprawdę. Oddzielmy z Rynsztoka to były te wystąpienia. Pani poseł, z Rynsztoka były te wystąpienia, które były w Sejmie. Naprawdę. Ja musiałem wyjść w pewnej chwili z sali sejmowej, bo nie można tego było słuchać. Naprawdę. To jest wykorzystywanie właśnie dzieci do walki politycznej. Dziennikarze. Dlaczego rząd tak się upiera, żeby tam nie było dziennikarzy? Akredytowanych. Na pewno przyjdzie taki moment, że tam dziennikarze też będą mogli być. Pewno nie ma takiej możliwości, nie mam pełnej informacji, tak pani poseł, tak jak pan poseł, na pewno przyjdzie taki moment, że tam dziennikarze też będą. Za chwilę kończy się czas wyjątkowy, bo nie można go przedłużać, tak? 60 dni, kropka. I co będzie potem? No oczywiście to będzie nowa sytuacja. Są nowe uregulowania, które tam na granicy będą funkcjonować. Na pewno przyjdzie taki moment, że też właśnie w ograniczonym prawdopodobnie zakresie będzie mogła być relacja dziennikarska. I dobrze, że będzie taka też kontrola dziennikarska na granicy. Cieszę się, że pan 3 minuty po czasie, zaraz nie tylko program się skończy, ale i ja się skończę w tej telewizji. I głowę panu utnął. I głowę mi utnął, przynajmniej będzie ostrzyżona. Katarzyna Piekarska, pan poseł Jarosław Rzepa, Andrzej Gawron, dziękuję bardzo państwu za rozmowę. Za chwilę czas na kulturę.